Dzień dobry, witam wszystkich w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. Spróbujemy troszeczkę zająć Wam czasu, pokazując, co może powstać w domu. Coś fajnego, coś wymyślonego przez Was. Wystarczy troszeczkę inspiracji i możemy stworzyć coś, co będzie cieszyło nie tylko Was, ale też i innych, może być jako prezent. I o czym Wam tu jeszcze powiedzieć? Do pracy po prostu. Mam tutaj kawałek gliny, na której będziemy pracować. Można to robić również w modelinie, w plastelinie, w masie plastycznej. Nieważny jest materiał, tylko to, co z niego powstanie. U nas w pracowni pracuje się właśnie w glinie, którą wcześniej trzeba sobie troszeczkę przygotować, pougniatać, jak w domu ciasto. I spróbujemy może z jakimś takim prostym zwierzaczkiem. Dajemy na to. Mamy w herbie dzika, spróbujemy może z tym dzikiem. Zaczynamy w ten sposób, że żeby pracować dalej, musimy sobie zrobić gdzieś tam taką małą kulkę. Nie musi być dokładnie zrobione. Nie bawimy się na początku w żadne szczegóły. Właśnie ważne jest to, aby nie bawić się absolutnie w szczegóły, bo później po prostu ta praca nie będzie wyglądała tak, jak powinna. I raczej zmierzajmy do tego, aby chociaż uchwycić charakter tego, co robimy. No i to wszystko. Mając taką kuleczkę, prawie kuleczkę, nigdy ja osobiście nie dokładam żadnych elementów, tylko że po prostu elementy są wyciskane. Tutaj na przykład robię teraz nogi. Nie wnikam na samym początku, jak te nogi można zrobić. Tutaj jakiś jego łebek, gdzie później przejdziemy do uformowania głów w typowego takiego rejka. I zawsze kierujmy się tym, jak robimy obojętnie jaką pracę. Tylko najbardziej charakterystyczne rzeczy nas interesują i nic więcej. A szczegóły? Szczegóły to jest dopiero następny etap, nad którym możemy pracować, a pracę możemy po prostu zostawić niedokończoną i też ma swój urok. To będzie taki prosty dziczek. Glina ma to do siebie, że to jest materiał bardzo ciężki. Można z tymi nóżkami po prostu sobie troszeczkę pofolgować, zrobić je grubsze, żeby mogły utrzymać cały ciężar gliny. Już prawie mamy dzika. Tutaj w kłębie troszeczkę powinien być większy. I do tego narzędzia. Narzędzia są różne do gliny. Mogą to być zwykłe noże kuchenne. Tu jest akurat taki nietypowy, złamany, specjalnie tak zaostrzony, żeby to była jako łopatka. Tu jest cały nóż. Tutaj do szczegółów jakiś taki, czasami nożyczki się uciekła, nawet pędzelek większy, jakieś patyczki, można użyć nawet widelca, gdzie tutaj na przykład przy tym dziku widelce można by było zrobić fajną sierść. I co? Dzik prawie skończony, tylko że nie ma tego najbardziej charakterystycznego, co dzik posiada. Jakieś mu dodajemy kły i ma ten właśnie charakterystyczny również ten ryjek. No właśnie pomagamy sobie zwykłym pędzelkiem, zaznaczamy niektóre elementy, tutaj jakieś oczka. Patrzymy zawsze sobie z każdej strony, oglądamy,
jak ta praca nasza wygląda. Także trochę tej zasady symetrii. I dźwig prawie skończony i teraz możemy go tylko upiększyć, dodając mu coś na kształt szczeciny. Każdy to zrobi po swojemu, tak jak będzie umiał. Nie martwcie się tym, że wam na samym początku na pewno nie będzie wychodziło tak, jak trzeba. To nie jest ważne. Ważne są chęci. To jest najważniejsza sprawa. Jak już są chęci, to już jest dużo. Już jesteśmy na pozycji wygranej. I później tylko właśnie im więcej pracujemy, to ta praca coraz bardziej będzie nas cieszyła, bo takich dzików można wykonać naprawdę masę i na pewno to będzie bardzo fajny, piękny prezent i nie tylko, albo ozdoba stołu, nie wiem, domu, mieszkania. To jest jedna propozycja, to jakiś dziczek. Tu mam masę jakichś tam różnych prac, tutaj jakiś szczurek, dajmy na to, siedzący sobie. Prace wykonywane są przez dzieci, młodzież i osoby starsze. Słynna świnka. Jeszcze jeden dzik, inaczej potraktowany. Jeszcze dzik zrobiony przez dzieci. Mamy jakiegoś kotka pięknego. Też praca dzieci. Tutaj są pierwsze próby. To jest tylko szkic, ale bardzo fajny. Oczywiście ten szkic można dopracować, ale tu ktoś wpadł na pomysł, że w zupełności wystarczy posunąć się tylko do tego etapu i zostawić. Ma jeszcze lepszy urok. Praca bardzo dynamiczna. Tutaj mamy na przykład jakiegoś pięknego smoka, jakaś główka. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Spróbujemy jeszcze więcej filmów zrobić. Myślę, że pokażemy troszeczkę i malarstwa, rysunku i innych fajnych, ciekawych technik. Na dzisiaj tyle. Zapraszam do pracy.